tylko na The Expert. Nazywam się Max Woźniak. Zapraszam na rozmowy kontrolowane. Szymon Flis ukończył Manikaj Budowy Maszyn. Jest właścicielem Międzynarodowej Akademii Edukacyjno-Inżynierskiej e-Mechanik oraz agencji artystycznej Checkmate. Preferuje pracę zdalną o przedsiębiorczym charakterze. Etat czy B2B? Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich na The Expert w rozmowach kontrolowanych. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz mi, bo masz trochę doświadczenia, czym się różni etat od takiej pracy na własnej działalności? Wydaje mi się, że nie wiem, czy jestem dobrą osobą, żeby się wypowiadać w tej konkretnie kwestii, ponieważ ja chyba nie wiem, co to jest etat, dlatego że całe życie, odkąd pamiętam, ja zrobiłem tylko i wyłącznie jedną tak zwaną rozmowę kwalifikacyjną i ona była za granicą oczywiście robiona, w Polsce nie przerobiłem żadnej. Natomiast jakby no, pytania, które na tej rozmowie padały, już zawężały potencjalnie krąg moich odpowiedzi. Innymi słowy, nie trafiłem w to, co oni chcieli usłyszeć. Więc no to już jest na przykład taka pierwsza rzecz etatowa, która do mnie nie przemawia. Ja nie ukrywam, że lubię być wolnym człowiekiem, myślę jak wszyscy, więc wstawanie na 8, żeby być i o 15, żeby kończyć. I jak widzę swoich kolegów inżynierów, którzy na każdej imprezie, weselu czy czymkolwiek zawsze mówią, jak to muszą stać w korkach od 6, którędy trasa jest najszybsza, no to powiem szczerze, ja sobie tego nie wyobrażam. Pracowałem online zanim to było modne, czyli przed różnymi dziwnymi zdarzeniami i już wcześniej potencjał tej pracy odkryłem, więc jakby dla mnie wszystko, co jest możliwością otworzenia klapki od komputera lub wzięcia telefonu, jest sensowniejsze niż stanie w korkach i przesiadywanie w jakimś miejscu tylko i wyłącznie po to, że muszę tam przesiedzieć te swoich 8 godzin. Nie? Oczywiście fajnie, że ja zacznę sobie później, na przykład o 9 z reguły zaczynam dzień, żeby już siadać i pracować. Myślę, że plusem jest też to, że różne aktywności mogę używać w tym żywotu wtedy, kiedy siłą rzeczy nie ma tłumów, nie? W jakichś tam danych miejscach. Natomiast typowo z pracy nikt nade mną nie stoi, ale muszę sam sobie tą dyscyplinę narzucić, myślę, tak jak każdy przedsiębiorca. No i I'm sorry, ja o 15 nie zamknę klamki i nie powiem, że to czy tamto mnie nie interesuje, tylko no deadline rzecz święta, nie? I teraz nieważne, czy to jest klient typu student, czy prywatny inwestor, czy przemysł, czy jakaś grupa osób, których znam, czy których nie znam. Jakby zasady dla wszystkich są takie same, jeżeli chodzi o to moje podejście. Niezależnie od kwot, niezależnie od statusu, niezależnie od tego, co, kto, kim jest, żeby było to miejsce w kalendarzu, to podejście jest kropkę takie samo, nie? No i to też wymaga no, umiejętności nakręcenia trochę samemu na siebie bata, no ale z kolei jeżeli wyjeżdżam na urlop i na przykład jest mi dobrze w jakimś miejscu i chcę pobyć dłużej, no to ja sobie też nie wyobrażam, no nie, no ja muszę kończyć, bo mi się za 3 dni urlop kończy, bo akurat na tyle wybrałem i już tam szefu czeka, aż przyjadę, nie? Więc jakby to są chyba dla mnie takie no najsensowniejsze różnice i wydaje mi się, że przedsiębiorca, ten, który zna swoje liczby, to jest bardzo istotne, bo są przedsiębiorcy, którzy nie znają swoich liczb, wszystko za nich robią księgowi, prawnicy, cała reszta, on w teorii tylko prowadzi swój interes. No więc ja nie wiem, jak można nie znać swoich liczb, chociażby tych podstawowych, obrót, przychód, koszta, więc jeżeli muszę to ogarniać, to siłą rzeczy ja nie żyję w kokonie informacyjnym, że jeżeli przychodzi mi magiczna kwota na konto, to ona wzięła się z nieba, pani z księgowości zrobi za mnie papiery i ja w sumie raz do roku tylko, nawet nie wiem, co tam jest napisane, ale postawię swój podpis, nie? I wydaje mi się, że ekonomia jest tak skonstruowana, że każda firma, czy to mała, czy to duża, jeżeli na przykład nie ma towarów, przychodzi redukcja i 30% osób z wielkiej korporacji, czy tam 40%,
też leci, nie? No i nagle radź sobie po 30 latach, jak w tym funkcjonowałeś na przykład. No jasne, że inżynier zawsze znajdzie pracę, ale chyba ten strach często dominuje nad ludźmi, a jednocześnie mam wrażenie, że mają ułudę tak zwanej pewności pracy. No ja uważam, że coś takiego po prostu nie istnieje, tym bardziej w tak dynamicznie zmieniającym się świecie. Więc cokolwiek by nie mówić, jak przedsiębiorczość ma jakie minusy, czy wady, czy gdzie i w jaki sposób się zakręcić i ją prowadzić, ja zawsze będę uważał, że jest lepsza niż jakakolwiek tak zwana stała i ciepła posadka etatowa. To jest moje zdanie, no ale oczywiście każdy może mieć dowolne. Pojechałeś po samych superlatywach tej wolności, no ale zobacz. Jeżeli potrzebujesz, jeszcze jesteś młody, piękny, młody półwóg, ale chociażby służba zdrowia, jeżeli raz zachorujesz, coś ci się przydarzy, masz jakiś mniejszy lub większy wypadek, jakieś zdarzenie losowe, to w momencie, kiedy jesteś na etacie, to jesteś całkowicie chroniony. Jeżeli jesteś na działalności, no to już musisz to wliczyć w jakieś ubezpieczenia, o których zazwyczaj się nie myśli jednak. To zazwyczaj, bo że większość coś robi, to znaczy, że ja też mam tak robić? No, dlatego pytam. No to są priorytety, nie? To ja to jakby widzę tak. Chyba taką główną zasadą, którą ja przynajmniej też mam, nie wydaję więcej niż posiadam. A są ludzie, którzy potrafią brać leasingi, kredyty na rzeczy niepotrzebne, ale żeby je mieć. Czyli jest piramida Masłowa, no to chyba każdy z nas zna, nie? No to basement tej piramidy, no to musisz mieć spokój i ciepło w tyłek, mówiąc kolokwialnie, żeby móc funkcjonować. Dalej musisz mieć pełny żołądek. No i dopiero dalej są jakieś tam kolejne rzeczy, nie? No i w moim przypadku tą dalszą kolejnością było to, żeby zabezpieczyć odpowiednie kwestie, nazwijmy to właśnie zdrowotne. I to też z nie tylko jednego źródła. Czyli to, co odprowadzam tam, gdzie odprowadzam, to też mi daje zabezpieczenie. Niezależnie od tego, i tak mam pewne prywatne kwestie powykupywane, jeżeli gdzieś wyjeżdżam. I tak zawsze jeszcze myślę nad czymś kolejnym dodatkowym, nie? Ale z kolei przeżyć życie w taki sposób, żeby co będzie gdyby, no to to mnie nie ryra, a z drugiej strony żyć w taki sposób, bo też się spotkałem z takimi filozofiami, nie myślę o tym na przykład, no to też mnie nie ryra, nie? To jest ten drugi biegun, więc jakby staram się znaleźć środek. Zawsze produkty raczej premium w tych kwestiach, raczej droższe niż tańsze, a jednocześnie takie, żeby działał i żebym ja już mógł spokojnie zrobić swoje, wiesz, wyorać tam, gdzie jest na to potrzeba. Nie wszystkiego też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale zdawać się no, na to, żeby samemu o coś nie zadbać, jak jest możliwość, to kiepsko. Z drugiej strony, no państwowe twory, nawet jak jesteś na tym przysłowiowym etacie, nie wiem, jak jest teraz w Polsce. Ja pamiętam czasy, jak było kiepsko, ponoć idzie ku lepszemu, no a jak jest to nie wiem, nie? Uważam, że bycie samemu sobie szefem również daje taką furtkę, żeby pewne rzeczy, nazwijmy to, wynegocjować i postawić sprawy jasno, no bo masz jakieś narzędzia i umiesz się w tej czasoprzestrzeni poruszać, a nie żeby przyjmować rzeczy takimi, jakimi są. Nawet jeżeli mówimy o służbach zdrowia, lekarzach, urzędnikach i wszystkich tego typu tworach i rozmów z tymi instytucjami na jakiejś płaszczyźnie. No tak, ale żeby istnieć na rynku, no to jest cała masa innych kwestii, które musisz ogarnąć, które nie mają nic wspólnego z inżynierką. Oczywiście. Jeżeli ja ten kanał prowadzę tak naprawdę w dużej mierze właśnie dla ludzi, którzy siedzą na etacie i w dużej mierze właśnie, no można powiedzieć w cudzysłowie dobrze sobie żyją, bądź w cudzysłowie męczą się w tej pracy, to ten dość ważnym elementem jest to, że okej, przejdę na swoje, ale ta sinusoida istnieje podobnie jak istnieje wszędzie cały czas na rynku, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Przyjdzie mi do sytuacji, gdzie nie będę miał klientów, gdzie ci klienci, no, będzie się ciężko pozyskać i nie mając etatu, w tym momencie mam
ryzyko bardzo trudnej sytuacji. I to jest dla mnie niesamowite, powiem szczerze, myślenie ludzi, którzy mimo wszystko, nie chcę powiedzieć wybitne jednostki, bo to chyba złe określenie, ale mając stopień inżyniera nauk technicznych, siłą rzeczy tych możliwości, powiedzmy, jest całkiem sporo więcej niż, znowu nie ujmując nikomu, ale na przykład panu, który sprzedaje hot dogi, tak? No to teraz ten pan, który sprzedaje hot dogi, on nie ma takiego myślenia, a myślę, że nie ma nawet, ma o wiele mniej tych możliwości niż ten człowiek, który ma te 3 literki, mówię w tym wypadku, jeśli chodzi o inżyniera, jakiejkolwiek politechniki, cokolwiek byśmy nie, o tym nie uważali, bo to jest jeszcze insza inszość, nie? No to teraz ten pan sprzedając hot dogi potrafi związać koniec z końcem, nie mając pojęcia, co to jest całka i że geometria parówki ma pasować w geometrię tam, nie wiem, bagietki. No i jakoś potrafi tą swoją małą ekonomię w swoim zasięgu zrealizować, a też klient będzie, klienta nie będzie, może spaść zima, nikt nie będzie chciał hot doga i tak dalej, i tak dalej. No to w tym momencie rozkmina inżynierska, to czasami mam wrażenie, że chyba zbyt dużo wiedzy mają w pewnych kwestiach i zaczynają poszukiwać problemów tam, gdzie ich nie ma. No tak, tak to widzę. Poza tym, jeżeli coś prowadzisz i jeżeli zaczynasz iść, to też zawsze jak tak ktoś pyta, a jak zaczynałeś, jak to, jak tamto, to pamiętam, że pierwszy rok, co by nie mówić, bo zaczynałem od korepetycji. I niby wszyscy wiedzą, że w wakacje jest posucha, ale to i tak zaskoczyło, nie? No to jak już się przekonałem pierwszy raz na własnej skórze, no to dobra, to już w takim razie całe następne 10 miesięcy do kolejnego roku miałem, żeby co wymyślić, żeby lipiec, sierpień sobie zagospodarować, nie? No nie wiem, może na przykład papiery wtedy przełożyć, które robiłem, załóżmy tam w marcu, to może zróbmy je w lipcu i w sierpniu, nie? Później jak nie papiery, bo jak z tym się wyrobiłem, no to może, żeby coś innego, nie? I wtedy już wiesz, na przykład już widzisz, jak ten rynek się w jakiś sposób kształtuje. Akurat podałem ten edukacyjny i korepetytorski, no bo jest mi to bliskie i wiadomo, że to jest determinowane edukacją publiczną. No ale na przykład we Francji masz 6 tygodni pracy, a 2 tygodnie wolnego, nie? No więc teraz strzelając się w klientów z tamtego rynku, no to nagle masz taki temat, no okej, no to jak moi mają ferie, no to już mi ktoś stamtąd na przykład wskoczy, nie? No to z kolei ktoś mówi, a bo ty międzynarodowy, nie? No to stary, no to jedź i ogarnij sobie też jakieś kontakty. Jest Facebook, wystarczy kliknąć. No ja nie miałem takiej możliwości, żeby kliknąć i już coś kogoś znaleźć. No ale to wiesz, to jest takie, to można się za każdym razem tak przepychać i zawsze ktoś będzie mówił jakąś swoją kontrę i swole ale na każde moje ale. No i już jakby, no. A czy, nie wiadomo, bo albo się chce, albo się nie. Mało tego, przepraszam, jeszcze uważam jedną rzecz. Należy zdać sobie sprawę, że nie ma nic pewnego. Pewna jest tylko śmierć i podatki. Jeżeli ty pracujesz w korpo, jeżeli ty liczysz na to, że masz tą umowę na czas nieokreślony, sorry, jak ja jestem nad tobą i ja mam nagle redukcję na 30%, to ja ogłaszam upadłość i wszyscy idą na bruk. No taka jest prawda. Więc ja nie wiem, co to jest za pewność czegoś. A drugie tłumaczenie też słyszałem, że tam żona mnie nie wspiera, czy to, no to jak, no to zostań na etacie, nie? No bo jak chcesz mieć własną firmę, no to ty jesteś sterem, żeglarzem, okrętem. Albo bierzesz to na klatę, niezależnie od tego, ile masz osób pod sobą, czy jesteś jednoosobowy, czy jak sobie z ludźmi współpracujesz, albo faktycznie zostań na etacie i wierz w to, co tam ci podają, nie? No ja nie mówię, że to jest złe, no to tacy ludzie też są potrzebni, no. Ponoć nie każdy. Ja nie jestem w stanie, no mówię, ta 8:15, nie, to no nie, jeszcze stać w korkach o 6 rano, absolutnie. To jest akurat w firmach z R&D, to jest bardzo specyficzne, bo ja miałem bardzo często, prawie zawsze mam taką sytuację, że możesz zaczynać o której chcesz i kończyć o której chcesz, byłeś te 8 godzin w pracy. I w jednej firmie. To uważam, że jest super, nie? Ja w jednej firmie zaczynałem o godzinie 5:30, a w innej o godzinie 8:30. Wiesz, to tak samo jak wiem, że są na przykład, i na przykład to też lubię tak pracować z przemysłem, jakby jak już, czy z jakimiś właśnie firmami, o, może tak ogólnie rzecz ujmując, jak jest temat, że oni już wiedzą, że będzie zrobione, wysyłają, ale ja mam wolną rękę, w jaki sposób i kiedy ja to zrobię, nie? Ale znowu, deadline rzecz święta. Jak sam sobie tak nakopię, że nie wiem, dadzą tam deadline do niedzieli, a ja siądę do tego w sobotę, no to mam 2-4 nieprzespane, nie? I będę dubał
to, co chcą, żebym wydubał, nie? Więc no, natomiast uważam, że tylko taka współpraca jest bynajmniej dla mnie sensowna, nie? No, to jechanie do zakładu. No. Tu jest zupełnie inne podejście, bo jak jesteś na etacie, to masz tu swoje 8 godzin, nieważne, czy jest projekt zamknięty, czy nie, czy jest spóźniony, czy nie, ty byłeś 8 godzin w pracy, idziesz do domu i masz wyrąbane. No tak, tylko, bo też często pada z kolei pytanie, czy możesz wystawić rachunek, nie? No i w tym momencie, jak jesteś na etacie, a chcesz wziąć taką, nazwijmy to bardziej wolnościową fuchę, no to o ile jesteś majstrem i się dogadamy, przynajmniej póki jeszcze jest gotówka i mam nadzieję, że długo będzie, no to o ile chcesz robić dla jakiegoś tam większego korpo, czy mają nawet coś, że chcą ci odpalić tam, nie wiem, jakąś ośkę czy cokolwiek, żeby przeliczyć, no to dla nich lepiej już jest, jak wystawisz ten rachunek, nie? No po prostu, no nie ma innej opcji, no. No i co wtedy powiesz, bo zakładam, bo jestem w trakcie zakładania firmy, no to też trwa, wyobraź sobie, niezależnie od kraju, w którym się zarejestrujesz, proces też trwa, weryfikacji, przepychania, łażenia, gadania, płacenia, a tu podpis, a tam podpis, no i wpadnie ci takie zlecenie, nawet jak w to celujesz, no i co powiesz, a nie, wiecie co, bo nie mam własnej firmy, no a przecież logiczne, że wielkie firmy się z tobą no, nie dogadają tak jak ktoś, kto jest mniejszy. No i przepada, nie? Pociąg odjechał, I'm sorry. No, to już w tym momencie jestem ja czy ktoś inny, kto powie okej, ale ja tutaj, ja już daję pieczątkę, już faktura idzie. Czas to pieniądz, nie? No tak, ale założenie firmy JDG w Polsce to jest po prostu no, niefajna sytuacja. Założenie spółki jest lepiej, z tym, że trzeba mieć jakąś kasę na inwestycje, na spółkę, no to nie jest takie wszystko hop-siup. Okej, okay, ale nikt nikomu nie każe zakładać firmy w Polsce. To jest jeszcze inna kwestia, bo tutaj też różnie podchodzą różne firmy i na firmę z innego kraju czasem grymasą, czasem nie. To zależy, jak im bardzo zależy, to już nie grymasą. Ale w ogóle już, powiem tak, no to jest taka, ja to obserwuję też od lat w ogóle przebywania w różnych miejscach za granicą. Dopóki jeździłem do krajów, nazwijmy to ekonomicznie lepszych, to zawsze myślałem, że u nas w Polsce to tak czy śmak, nie? Ale no później były też zlecenia z różnych rzeczy do krajów ekonomicznie, powiedzmy, słabszych, nie? I to się, powiem szczerze, w tych ekonomicznie słabszych nigdzie nie spotkałem takiej mentality, jaka jest właśnie taka typowa nasza. Marudzić, narzekać, zawsze jest źle, dadzą źle, nie dadzą źle, zrobią źle, nie zrobią źle. No jakby stary, no idziesz do urzędu, zakładasz ten papier, robisz tą jednoosobową działalność, musisz odprowadzić tyle i tyle, bierzesz biuro rachunkowe, jak nie umiesz tego odprowadzać, czy jak wiadomo, że jest tak, że przychodzą jakieś ustawy po 600 stron i tam sztab ludzi to cedzi, im za to płacisz, no a dalej myślisz, jak wykręcić, żeby ten koszt po prostu ogarnąć, no. Albo zakładasz w innym kraju, jesteśmy w Unii. Nie wiem, ile tam krajów jest teraz w Unii, ale w każdym możesz pojechać i założyć. No to zaraz ktoś powie, no bo ja nie umiem języka. No więc wiesz, jak ktoś nie chce, to na wszystko będzie taka odpowiedź, no. No także ja tak, to jest sort osób, które no właśnie, no ciężko jest mi przebywać czasami w takim towarzystwie, nie, bo na wszystko jest kontra, nie? Na wszystko jest kontra. No, najlepiej to on skończył, umie policzyć całki, umie siedzieć w kadzie i to jest wszystko. No to okej, okay, no to bądź ten pigeon hall, a przyjdź i pracuj, i rzeźb swoje 8:15 i tyle, nie? No ja to tak widzę, no. I potem to jest moje zdanie. Potem są komentarze w kółko tylko od wszystkich. Czemu tak sobie płacą? No, ale jeżeli ty akceptujesz te warunki, a na twoje miejsce jest na przykład iluś, którzy też akceptują, ja nie widzę sensu, żebym ja miał płacić więcej. Poza tym za co? Za to, że siądziesz i kreskę mi postawiasz. To w tym momencie różnisz się od kogoś, kto potrafi Worda obsługiwać tym, że potrafisz obsługiwać CAD-a. No w zasadzie nie widzę większej różnicy, choć ja na przykład gdzieś tam już tą firmę prowadzę i mając tyle lat, ile mam, nie sądziłem, że w mojej pracy ja głównie będę używał Worda i Excela. Powiem szczerze, to są dwa programy, w których siedzę o wiele bardziej namiętnie niż w stawianiu kresek i się okazuje, że na to też bardzo sensowny popyt jest. I przychodzi inżynier i tabelki nie umie zrobić tak, żeby była, nie wiem, kolorowa, przejrzysta, miała kompozycję formy, miała sensowne dane zebrane, a nie całą otoczkę filozoficzną, wiesz, dookoła, nie? Także jakby, no jest, mówię, takie typowo polskie plus wylewanie jakichś dziwacznych frustracji
w internetach, nie? No to tak być musi. No. Tak być musi. Muszą być i tacy. No. I ostatnio na Facebooku jeden chłopak zrobił ankietę. No, sporo ludzi, kilkaset ludzi tam wzięło w niej udział. I z tej ankiety nawet wyszło, że ci, którzy pracują na B2B, 2-3 razy więcej zarabiają niż ci, co na etacie. Ja nie mówię, że nie, ale jak wspomniałeś tu o potencjalnych tematach emerytalnych, zdrowotnych i tak dalej, co byśmy nie mówili, ja muszę sam na to wyorać, nie? Plus no. Mój zespół, ludzie i tak dalej. Więc no, a ty pójdziesz i zaniesiesz, znaczy nie ty, że ty personalnie, tylko ty w sensie ten człowiek etatu pójdzie, zaniesie papierek i mało tego, jeszcze jak będą jakieś tam rewaloryzacje chyba, czy jakoś tak to się nazywa, to jeszcze mu podbiją albo coś tam, albo to, albo tamto, nie? Także jakby no. Tak naprawdę nie ma na nic wpływu, to co dostanie, to będzie miał. A nie za bardzo go stać, żeby sobie dokupić więcej i żeby kontrolować sytuację, co tak naprawdę będzie miał wtedy, kiedy będzie już chciał nic nie robić. No tak, ale na pewno będzie miał tak, że nie będzie miał nic. W sensie na pewno ma tą gwarancję, że nie nastąpi taka sytuacja, że nie dostanie nic. O, o tak. No właśnie. Będzie miał, tak. No to jeżeli się na to godzą, to okej, okay, nie? No bo ja w tym momencie, widzisz, podejmuję trochę inniejsze ryzyko, ale ja to zawsze mówię, ja nie wiem, czy ja dożyję, bo to są płonne nadzieje, że my wszyscy dożyjemy 80. Poza tym, czy ja bym chciał żyć 90 na przykład i nie wiedzieć, jak się moje dzieci nazywają, nie wiem. Nie? Jakby każdy z nas inaczej postrzega ten swój life. No ja postrzegam w taki sposób, no. Znaczy dobrze jest tak żyć, żeby się było dobrze po prostu. No to zdecydowanie. To ja też tak uważam, nie? No dlatego Praga. Tu rób co chcesz, ale nie narzucaj innym, że to jest fajne, nie? Póki się w swoim zamykasz, to jakby luz. No a jak zaczynasz troszkę komuś tam deptać i pokazywać i narzucać, że twoje jest fajne i ich zanadto zachęcać, no to po łapkach dostaniesz, no. Skoro jeszcze tu jesteś, to widocznie ci się podoba. Zostaw lajka, bo dzięki temu ten materiał poniesie się dalej. Powiedz mi w ogóle, co to jest ten twój rynek, to twoje know-how? Gdzie ty w ogóle tak naprawdę się odnalazłeś na rynku? To pierwsze, to tak jak powiedziałem, korepetycje. Nie? To było od tego zaczynałem. No najpierw standardowe, nazwijmy to face to face, ale z ilości wyjazdów szybko połapałem, że no kurczę, klienci dzwonią, a nie ma ich jak obsłużyć. I wtedy właśnie zaczęło online. I mówię, zacząłem tak pracować, zanim to było modne, nie? To już było z 7, jak nie lepiej lat temu, czyli żeby online tych ludzi obsługiwać. No a że to już były osoby, które gdzieś tam miałem styczność, no to jakby one... Miał być efekt, nie? Tak powiem. No i później jedna drugiej. Nagle się okazało, że mogą w kapciach siedzieć, nie trzeba nigdzie jeździć. Dla każdego to wygodniej. Przy czym, że też było jasne, ja prowadzę w formie słuchowiska, czyli nie ma, że żadne się tam na kamerach widzimy, tylko jest połączenie internetowe na głos i taką archaiczną metodą robienia zdjęć. Żadnych elektronicznych tablic i tego wszystkiego, nie? Więc ja tutaj też wykorzystuję, myślę, takiego swojego skilla, a akurat tego troszkę mam do rysunków i do takich rzeczy z ręki. W ogóle notabene uważam, że egzamin z rysunku to na każde studia inżynierskie powinien być, a nie tylko na architekturę, żeby umieć przekazać myśli. To jeszcze tak abstrahuję od twojego pytania. Natomiast jakbym miał komuś coś polecać, to rozwijać to, co uważa, że ma dobre, a nie iść w bajki, żeby był wszechstronny i najlepiej niech rozwija to, co nie ma, co nie uważa, że jest dla niego dobre, nie? Jeżeli jakiś twój skill jest, że ty uważasz, że on jest okej, okay, to żeby w to brnąć, jak się tym wyróżniać spośród otoczenia, nie? Czyli nie wiem, ktoś tam na przykład czuje silniki, bo grzebał w tym od małego, no to idź w te silniki, a nie tam, nie wiem, w jachty nagle, nie? Jasne, jeśli chcesz różnorodność, może warto w interes jachtowy czy przemysł jachtowy, ale może stricte też konstrukcja tych silników na przykład, nie? Więc jakby od tego zaczynałem, a później to poszło bardzo w ścieżkę, której ja bym nie przypuszczał chyba teraz z perspektywy czasu, bo ja skończyłem mechanikę budowy maszyn, więc studenci byli na przedmioty mechaniczne. No później była to, że wytrzymałość, a to może jakiś projekt, a to coś tamten i to w zasadzie dobrnęło do tego, że jak
ktoś przychodził na maturę z fizyki i wybierał się na jakąkolwiek politechnikę, no to już był u mnie do końca z mniejszą lub większą częstotliwością, nie? Ja też zawsze miałem gdzieś ten target international i chciałem iść w tą stronę, no więc siłą rzeczy udało się też łapać klientów albo z zagranicy obcojęzycznych, albo z zagranicy, ale Polaków, albo z polskich uczelni, ale nie Polaków, nie? Więc to się dość dużej wszechstronności, takiej bym powiedział, wymagało, a jednocześnie jak wiedziałem, że to jest z jakiegoś tam mojego obszaru wiedzy, no to dlaczego nie, nie? Jakby nie podjąłbym się sygnałów czy elektroniki, no bo to nie jest moja branża. No i to było to i dalej się okazało, że oni też, jakby nie patrzeć, jak są gdzieś tam wypuszczeni, tak mówiąc kolokwialnie, po tej mojej szkole, to no, że gdzieś na rynku pracy są, powiedzmy, rozchwytywani, nie? No więc zaczęły się pytania, a to jak mam to zrobić, jak z nimi rozmawiać, jak ten, no to się w sumie skończyło, ja nie wiem, jak to się nazywa, czy to jakiś consulting, nie chcę złego słowa powiedzieć, ale poszedł interes w tą stronę, żeby w jakiś sposób ich dalej prowadzić, no i teraz jesteśmy gdzieś na takim etapie, że no, żeby umowy były bardziej trójstronne, ktoś mi powiedział, pośrednik pracy to do mnie chyba nie trafia, ale temat headhuntera to już bardziej do mnie trafia, nie? Czyli faktycznie to gdzieś tak, wiesz, tak idzie i dla każdej ze stron to jest okej, a przy tym ci ludzie, którzy są po mnie, to ja się dwiema rękoma pod nimi podpisuję i jakby, wiesz, zawsze im pomogę, to są, myślę, kontakty na lata, jak już mi któryś tam jeden powiedział, który kończył, mówi, bo ty we mnie wierzyłeś, jak nikt we mnie nie wierzył, nie? A teraz rynek się o mnie zabija, no. Także to jest gdzieś tam w tą stronę. No i wiesz, ale jakby... Nie wierzyłeś, nie... wiedziałeś. Słucham? Nie wierzyłeś, ty wiedziałeś. Nie wiem, nie potrafię ci powiedzieć. Może gdzieś mam kawałek instynktu do ludzi, jeśli chodzi o współpracę, nie? Nie, to jest właśnie, to jest to takie coś jak... A pewnie też znasz ze swojej branży, no może być inżynier wyuczony, wszystko wyklepie i tak dalej, a przyjdzie drugi, może i wie lepiej, ale wie gdzie pogrzebać, wie gdzie znaleźć, czuje ten silnik, ubrudził sobie ręce, jakby kuma temat, nie? No i chyba gdzieś tak czasami troszkę do ludzi, przynajmniej do tych, z którymi gdzieś tam współpracuję, czy co, jak wyczuć kogo, gdzie poprowadzić, no tak widzę, że no i jest na to popyt, nie? No bo to jest taka dość miękka gałąź ścisłej wiedzy w dość kluczowym okresie życia, a już niby jest dorosły, a w sumie nic nie wie o życiu, nie? Wiesz, o co chodzi. Jest w takim trochę przedpokoju tej dorosłości, a później jak kończy, to nagle rynek się im interesuje, nagle go przecież wszyscy kochają. No a ja zawsze gdzieś tak dość twardo mówię, co i jak ma negocjować, bo to nie o to chodzi, że poszedł do wielkiego korpo i mu wmawiali w filozofię, że on ma 5 lat robić, wiesz, doświadczenia, nie? To absolutnie, no. Także no gdzieś idzie to w tą stronę, tak opowiadam troszkę ogólnikowo, bo ja nie potrafię na to podać gotowego wzoru Y od X to się równa, nie? To jest dość mocno płynne, no. Natomiast tak, idzie to wszystko jeszcze dalej, później pójdą, zakładają własne firmy, albo gdzieś pracują, albo mają w zespole jakiś problem. I też bywały telefony, ty, bo bym ci wysłał, rzuciłbyś swoim okiem, nie? Na przykład, nie? Albo zakładali właśnie własne i jakieś swoje projekty wyrwali, czy nie chcę gdzieś tam z nimi popracować, więc no idzie to. Myślę, że mówię, no inżynier to jest też dobry zawód chyba pod względem wolności, w mojej opinii. No możesz żonglować tymi ofertami w różny sposób, więc zamykanie się na jedno, ja tego troszkę nie rozumiem, nie? I przesiedzenie w jednej firmie 40 lat, no. Znaczy tutaj muszę ci przyznać zdanie, bo ja na przykład miałem taką regułę, że co maksymalnie 2,5 roku, ale zwykle co około 2 lata zmieniałem firmę. Przechodziłem z korporacji do korporacji, wychodziłem z założenia, że po 18 miesiącach, maksymalnie po 2 latach przestawałem się tego nowego uczyć i bez sensu siedzieć i klepać w kółko to samo. I no to higiena zawodowa. No. Po co się siedzieć nudzie? Znajomości z każdej firmy zostały, z kierownikami kontakt, z ludźmi ma się kontakt.
Przeniosło się sporo różnych film, sporo różnych rzeczy się widziało, sporo się rzeczy to człowiek nauczył. I te właśnie zdobyte kontakty to jest największy plus tego wszystkiego. Oczywiście, że tak. To ja też tak, ja do tej pory nie mogę zrozumieć, jak ludzie mając telefon komórkowy nie eksportują listy kontaktów i na maila sobie, wiesz, nie wysyłają raz na pół roku chociaż, nie? I później zginie im telefon, czy coś się stanie i no i co? Na Facebooku? No nie, no sorry, ale to tak nie działa, no. No, akurat ja odkąd dostałem kiedyś w prezencie telefon takiej marki z jabłuszkiem, to się nauczyłem, że tam jest jedna fajna rzecz. Tam jest automatyczna chmura i nigdy nie stracisz kontaktów. Jak wróciłeś, to już one zawsze będą. Ja uważam, że to jest najlepsza firma świata, tylko że z niczym niekompatybilna, dlatego jej nie używam. Ja używam tą nie z jabłuszkiem, ale ten sam zbliżony, nie? Poziom jakby, no. Tak. To tylko tego mi brakuje, żeby byli kompatybilni ze wszystkim, ale tu już jakby jak się na nich decydujesz, już musisz mieć wszystko ich. Ja wiem, zaraz się znajdzie ktoś, kto powie, że nie, nieprawda, bo możesz to czy tamto zainstalować, okej, okay, ale to jest czas, a ja chcę podpiąć kabel i używać. Nie? To jest moja filozofia. Ja byłem dokładnie zawsze w opozycji do nich, dostałem telefon w prezencie, zacząłem go używać, no bo już dostałem w prezencie. I od tego czasu no, ciężko mi się wrócić na coś innego. Rozumiem, rozumiem. Rozpuścili mnie swoją funkcjonalnością po prostu. No, rozumiem. Bywa tak. Powiedz mi, bo narzekasz tam na te etaty, czujesz się wolny. Ja mam swoje zdanie po prostu, nie? Jak ktoś powie, że nie jest, widzisz, mi się umawiamy i co, rozmawiamy w niedzielę, no, a ktoś inny idzie z psem teraz na podwórko, nie? No jakby... Więc ktoś powie, że może ja nie jestem wolny, nie? Ale ja w swoim świecie i w tym tak jak ja żyję, to no ja nie wyobrażam sobie, żeby coś miało dać mi większą wolność. Jeżeli dobrze sobie to zaplanujesz, nie? Dobrze to ogarniasz i tak dalej, no to właśnie, no czasami już masz dość, ale wiesz, że teraz trzeba przycisnąć, teraz trzeba nakręcić, nie? No, po prostu tak to działa. Trzeba samemu na siebie umieć tego bata ukręcić. Dlatego sport jest tą dobrą analogią. No ja całe życie gdzieś tam w sporcie dubałem i nierzadko na, wiesz, jakieś te business appointment, nie, czy te wszystkie spotkania, to najpierw, a to chodź na siłownię, a to chodź gdzieś tam, a dopiero później na kawę. Dużo osób z w ogóle środowiska takiego przedsiębiorczego, jak widzę, nawet jak są duzi i się wydaje, że są niesprawni, mówię przynajmniej o zagranicy, ale w Polsce chyba też tak trochę zaobserwowałem, to często są osoby, które też mają styczność ze sportem w jakiś sposób, no bo to jest jeszcze chyba jedna z tych nielicznych gałęzi w ogóle życia, której nie zrobisz na klik, nie? No sześciopaka nie zrobisz na klik, no szpagatu nie zrobisz na klik, no nie ma, że dasz lajki w ogóle, że kupisz i że będzie. No nie ma takiej opcji, możesz kupić trenera, dietetyka, możesz sobie kupić tą całą otoczkę, ale musisz sam iść i wytyrać, no. Najlepiej jeszcze weź kredyt, żeby kupić. No, ale to jakby, to mówię, to jest ostatnia ta rzecz, która jeszcze, no i to siłą rzeczy trochę też tak, wiesz, no wiąże i determinuje, z kim przebywasz, no, a tam w korpo dadzą karnet na siłownię i tak nikt z tego nie korzysta, no to jakby... Ogólnie to chyba tutaj chodzi trochę o to nastawienie do gratyfikacji, że ta odrożona gratyfikacja u pewnych ludzi jest normą. Wiemy, że popracujemy, porobimy sobie, przyciśniemy, a kiedyś tam w przyszłości będę coś z tego miał. A większość ludzi, co wynika z wielu badań psychologicznych, jednak ma problem z odrożoną gratyfikacją. Chcą teraz, już dzisiaj, w tym momencie. No w takim świecie żyjemy, no przecież kliki pizzę mam pod drzwiami, nie? No jakby, wiesz, no, siedzimy w technologii siłą rzeczy na różnych płaszczyznach i ja, ty, czy ty, no zwał jak zwał, bez względu na to, czy robimy wałki, belki, każdy z nas siedzi w jakichś tam systemach komputerowych mniej lub bardziej, nie? Więc jakby przystosowanie, że na klik i że mam, no nie zrobisz szpagatu na klik, nie? Z drugiej strony ma to jakieś swoje plusy pewnie, bo nie widzą ograniczeń w pewnych kwestiach. No spoko, tylko może tak powiem, prowadząc własną firmę, też bym tak to widział i to też często widzę wśród przedsiębiorców, bardzo szybkie operowanie prostym rachunkiem na
jakichś tam liczbach, nie? Czyli mam na myśli dodać, odjąć, podzielić, pomnożyć i procenty. Dlaczego? No bo VAT tam 21, 23, czy tam jakiś inny podatek 19% z jakiejś kwoty, nie? Nikt nie oczekuje, że jeżeli coś kosztuje, strzelam teraz, 885 350, że ty mu podasz 23% z tego. Ale każdy przy rozmowie zaokrągli do 100 tysięcy i wyciągnie 23% z tego i już masz, co idzie do papierów, nie? Bardziej detalistyczne rozmowy to wiadomo, że wchodzą dalej. I według mnie troszkę bolączką jest to, że przykładowo ktoś z tego pokolenia, no liczmy tam 2000, nie? Czy około, on będzie chciał wyciągać kompa, będzie chciał wstukiwać, będzie ten, na to nikt nie ma czasu, nie? Na to nikt nie ma czasu. Każdy oczekuje szacunku jakiegokolwiek na początek, żeby w ogóle przeanalizować, czy ma to ręce i nogi, a dopiero później wchodzimy w te detalistyczne obliczenia. Mało tego, no mają te maszynki, wyjdzie im na kliki i tak im wychodzi źle, nie? No to kurde, o czym my mówimy, no. Tutaj można było pogadać trochę o edukacji, bo na przykład jak byłem w Anglii z dzieciakami, to dość długo w szkole podstawowej była właśnie estymacja uczona, żeby mniej więcej określić. Mniej więcej, oczywiście, że tak. Żebyś w ogóle to zawarł w jakichś widełkach, nie? W jakichś widełkach, tak, mniej więcej. A teraz ktoś powie, a skąd mam wiedzieć, jaki ma być ten współczynnik, wiesz, bezpieczeństwa czy rozwierz? No, nie wiem, ale w ogóle podaj mi coś, żebym ja miał punkt odniesienia. No to jest tak jak jest, wiesz, no, w modelowaniu, w którym ty siedzisz z tego, co przejrzałem. No to wiesz, no ja na przykład widzę auto na kołach i ja widzę, że to jest belka podparta z dwóch stron, nie? Widzę drzewo czy znak, no to widzę, że to jest belka utwierdzona jednostronnie. Wielki tankowiec, który jedzie i na fali się znajduje, no to przecież to też sposób obciążeń, to będzie belka utwierdzona jednostronnie, nie? Czyli po prostu patyk wbity w jakiejkolwiek formie. No to biorę ten model jako pierwszy, z tego już mi wyjdzie coś, no i to cosieństwo, co mi wyjdzie, to już są jakieś moje wartości odniesienia, nie? No a jasne, dalej niech mi wyśle producent, jak to tam jest zamodelowane i ten, no i, ale będę już miał wartości odniesienia, jak zobaczę tego mesa. A tak to, no to 100 tysięcy może być i dużo, i mało, nie? Czegoś. Sucha liczba. No tutaj to potem pilnowanie jednostek, innych kwestii, no. No to swoją drogą, nie? No. Ale to jest to, co ja zauważyłem od strony właśnie tej przedsiębiorczej, nie? Ta estymacja, aproksymacja, takie, żeby umieć podać jakiś obszar czasu przestrzeni, w której funkcjonujemy, no. Aż się chce najbardziej powiedzieć, podstawowych takich, wiesz, nie? Aż się chce powiedzieć, że nawet chyba lepiej, że ta większość jest na etacie, bo wtedy nam jest łatwiej. Byśmy ja nie mówię, mówię, że nie, no. Ale stańmy w pozycji do tego przemyślenia i powiedz mi, co ty byś mógł doradzić komuś, kto jest na etacie, a chciałby właśnie przejść na działalność? Znaczy, wydaje mi się, tak z tego, co też zaobserwowałem, jak te różne rozmowy gdzieś tak czasami się toczą i kilku kolegów zrobiło w takiej formie, to często, ja im często podpowiadam, ale tą ścieżkę, którą ja szedłem, a już tym bardziej jak mają rodziny i dzieci, nie? Jak oni są już na tym levelu i są na tym etacie, to ja zawsze mówię, to się tego trzymaj, nie? Bo ty nagle, jak się rzucisz na to, żeby być przedsiębiorcą w jakiejkolwiek branży, no to tak jak żeśmy mówili, że ten pierwszy rok, żeby w ogóle wykumać, co jak działa, no to drugi rok, żeby umieć na to nanieść jakiś update, no i trzeci, jak przetrwasz, no to już raczej nie zginiesz, nie? To jest takie prawo ekonomii, że jak 3 lata coś tam jesteś, na tym rynku funkcjonujesz, to już nie powinieneś się wykruszyć. Więc jak ktoś ma rodzinę i dzieci i na przykład, wiesz, decyduje się dopiero na tą ścieżkę, to ja uważam, że jest sensownie tak pół po pół, czyli że on jest na tym etacie, tam sobie rzeźbi, a tu na przykład założy firemkę i nie wiem, a tu da tam korki komuś na przykład, nie? Jak jest sezon na korki, typu tam sesje czy matury, tu coś może sobie capnie i weźmie jakieś zlecenie gdzieś tam z przemysłu, tu może kolega z tego etatu coś będzie miał, czego nie kuma, albo ma za dużo i ten, no... Ja osobiście, gdybym był na etacie, kiedyś też usłyszałem, pamiętam taką anegdotę, bo pojechałem do Niemiec swego czasu, pamiętam robić i dostałem zlecenie i dostałem, że 30 dni, nie? No i uwinąłem się w 10 i kolejnych 20, że tak powiem, doglądałem proces. No i wracam i mówię do kumpla, który tam u Niemca przepracował, i mówię, Kacper, mówię, ja się z tym uwinąłem w 10 dni, a on mówi, a Szymon, nicht verstehen, to
jak ty dostajesz 30 dni, to ty powinieneś to robić 30 dni, a ty pokazałeś, że można szybciej, nie? I wiesz, i to już było dla mnie okej, czyli oni oczekiwali, że ja to zrobię 30 dni, więc gdybym ja był na etacie na przykład, to ja bym to, wiedząc już to, bo ja tego nie wiedziałem, to robiłbym to 30 dni, a na przykład w międzyczasie, jak i tak siedzę przed tym kompem, no to bym sprawdzał sobie jakieś inne swoje rzeczy. No nie wiem, nieruchomości to jest na przykład mocny temat. Może, ale z kolei dużo wkładu własnego, no ale żeby mieć jakieś rozeznanie w rynku, nie? No to już masz jakąś tam kolejną odnogę, nie wiem, jak siedzisz na tym etacie i dubiesz na tym kompie i musisz być te 8 godzin, ale wiesz, że swoje uwiniesz w 4 i na przykład masz szefa, który, no który, że ma być zrobione, ale dobra, bo trzeba odsiedzieć, no to zamiast pozostałe 4 spożytkować na scrollowanie Facebooka, no to spożytkuj, żeby sobie oglądać te nieruchomości, ustaw sobie 2-3 spotkania w tygodniu, no nawet żeby, nie wiem, pochodzić i w ogóle udać, że jesteś zainteresowany, żeby sobie rozeznać rynek. A nuż jak jesteś inżynierem, a nuż w tych nieruchomościach, no nie wiem, wypatrzysz na przykład, że większość ma problem, że ma krzywe ściany i się nauczysz regipsy kłaść, no. I będziesz sobie chodził i żeby się odmurzyć, to położysz ludziom regipsy i jeszcze sobie zarobisz czegoś innego. No ja bym szedł w tą stronę. Ale mamy problem. Mamy problem mentalny, bo ja już jestem inżynierem, ja się już nie będę schylał do tej fizycznej roboty. A, no to już rozumiem. A w drugą stronę, jak byłem akurat za granicą, miałem sytuację, że nie miałem roboty, i chciałem mieć jakiejkolwiek roboty, to dostawiam informację, you are overqualified. A, że jesteś zbyt wykwalifikowany, tak. Rozumiem. Dajesz się, bo jesteś za bardzo wykwalifikowany. Rozumiem. A to widzisz, to ja raczej mam tak, że ja się nie boję pracy jakiejkolwiek, ale są pewne, przez które już nie chcę przechodzić, które w życiu przeszedłem, o tak powiem, nie? Bo jakby ja już znam, myślę, że gdzieś tam za granicą różne rzeczy się tak potoczyły swego czasu, że od samego dołu jakiejś drabiny społecznej zaczynałem, mimo że byłem overqualified, nie? To jak była fizyczna tyrka, to po prostu się tyrało i tyle, bo rachunki były do zapłacenia i to nie było na co czekać, czy tam jesteś, czy nie jesteś, i poniekąd każdemu bym polecał, nie? Bo fajnie się mówi o wszystkich filozofiach, jak jest ciepło w tyłek i mamy co jeść, nie? Ale jak nagle musisz sobie radzić w obcym otoczeniu, nie ma, że ci ktoś pomoże, te wszystkie Instagramy, Facebooki i cała reszta, to się okazuje, że to jest, no, mówiąc kolokwialnie, o dupę potuc i musisz wyorać na rachunki, to jeszcze w obcym środowisku, no to nagle, wiesz, nagle możliwości szybciutko znajdujesz, nie? A jeszcze trzeba zjeść, nie? Nie zapominajmy o tym, nie ma stołówki z korporacji. Także ten A2, no wiesz, no, jak chcesz wiedzieć, co to jest moment skręcający, jak wkrętarki w życiu nie trzymałeś, czy wiertarki? No ja sobie tego nie wyobrażam, ale to jakby, jeżeli są tacy inżynierowie, no to cóż, no myślę, że pełno ich właśnie takich, no jest w tych miejscach, gdzie powinni tą wiedzę przekazywać, no i właśnie widać, jak ją przekazują, że no jestem spokojny o swój interes, o tak powiem. O właśnie, nie? Tak. Jakby ja zawsze mówię na pierwszych zajęciach, weź śrubokręt i wkręć kołek do ściany, nie? No. Weź mniejszy gwint, większy gwint, zobacz jak się kręci, ile się musiałeś nawkręcać, nie? Tam praca, siła, przemieszczenie, moment i tak dalej. No chyba, wiesz, no i tak samo z wkrętarką, nie? No, tam nikomu nie polecam, ale to też dobre doświadczenie, żeby złapać za to w życiu, do niej, wcisnąć guzik, no. Jak ci wyrwie z łapy, no to już wiesz, co to jest moment skręcający, no i szybko pokumasz, no, że po coś ktoś powymyślał, no. Także ja sobie trochę nie wyobrażam, jak można robić, wiesz, chcieć robić rzeczy, żeby rakiety na Marsa strzelać, a no podstaw nie ogarniać, nie? Stąd też w sporcie siłą rzeczy nie zrobisz szpagatu, jak najpierw przez ileś lat nie będziesz gibał podstawowych ćwiczeń, nie? Nie zrobisz salta, jak nie zrobisz ileś tam razy przewrotu, nie? Czyli tutaj jakby jest ta drabinka. Jest jeszcze jedna trudność, którą widzę. I jak złapałeś etat, masz ten etat, to nawet jak chcesz robić, nie wiem, masz pasję i chciałbyś robić na przykład silniki do motorówek, bo cię to rajcuje, ale akurat mieszkasz w miejscu, gdzie możesz robić tylko i wyłącznie, nie wiem, linię produkcyjną do kuźwa, na przykład spożywki. To wyprowadź się, nie? No przecież jest to proste. I,
I właśnie, tutaj jest kwestia decyzji. To jest kwestia dostosowania życia do tego, jak chcesz żyć. No dobrze, no to tak. No to masz 18 lat, podejmujesz już za siebie decyzję. No skoro podejmujesz głupie i siedzisz w Instagramach i scrollujesz filmiki i potrafisz na to tracić godzinę dziennie albo i lepiej, bo to przecież tak pochłania czas, że koniec. No a nie chcesz godziny czasu, żeby, nie wiem, podstawy fizyki poczytać i co ci da tego, że weźmiesz jakichś ludzi tam na maturkę albo żeby sobie poczytać z czegoś innego, no to wiesz, każdy wybiera. Ja też nie mówię, że tam są złe treści, żeby było jasne w tych filmikach, ale przecież można wybrać, są mega fajne rzeczy, gdzie są minutowe te chyba rele, to się chyba tak nazywa. I wiesz, na przykład gość faktycznie też podstawy fizyki i to w 3D są od razu zrobione, że tam wektory się zmieniają. No to gdzie za moich czasów, jakby to ja się czuję jak dinozaur w pewnych kwestiach czasami. O jakiś czas temu trafiłem na genialny 20-kilkuminutowy filmik z GD&T amerykańskiego z zajebistymi symulacjami, ze wszystkimi, wszystko pokazane tak, że siedzisz na tym pół godzinki i wiesz, o co chodzi. No ale to no, każdy wybiera, nie? To każdy wybiera, no to wiesz, jeżeli on chce siedzieć i robić tą linię do spożywki, bo no są ludzie, którzy mają prawo jazdy i nigdy do dużego miasta nie pojadą, no to każdy wybiera, no, a mamy ten sam papier, nie? No ja też mam prawo jazdy, mało tego, są ludzie, co mają prawo jazdy i 30 lat jeżdżą jednym autem. No każde auto ma kółko, a 3 pedały, no i 4 koła, nie? No i ja biorę wszystkie inne, żeby mieć w ogóle różnorodność, żeby sobie, nie wiem, pocycać tego żywota, nie? Jak chcę, to sobie, akurat nie mam auta, mam interes online, ale najmuję różne, nie? No i zawsze staram się najmować inne. Zawsze. Żeby, nie wiem, cycić różnorodność. No, to jest moje zdanie. No, ale jeżeli ktoś chce, to są sprzeczne wymagania, nie? No to układ sprzeczny, no, to taki trochę zbiór pusty, no, nie ma jakby... Nie? No, bo chcę jedno, ale najlepiej, żeby jeszcze, najlepiej, żeby przyjechali w tej miejscowości, jak on ma tam, nie wiem, w centrum Polski, powinni w ogóle morze tam postawić, bo on chce statki projektować, no. I tam będzie morze, tam zrobią stocznię i po prostu fluidy kosmosu się dostosują do tego, żeby on tam był na miejscu. A nawet jakby to zrobili, to on i tak by znalazł jeszcze coś innego, że dlaczego on akurat nie może, a mógł, no. No tak, wszystko leży w decyzjach. No bez wątpienia, no to no tak. No. Jeszcze taki wrażliwy temat. Powiedz mi, jak ty widzisz różnicę między właśnie tą naszą polską mentalnością w branży, a tym, co się dzieje w innych krajach? A to nawet nie w branży. To maruderstwo i narzekanie. To mnie strasznie irytuje, chociaż widzę, że tego jest mniej już. Nie? Ale to maruderstwo, narzekanie, ta polska mentalita w tą stronę, nie? Zawsze jest źle, zawsze jest niedobrze. Nieważne. Nieważne jak jest, zawsze jest źle, zawsze jest niedobrze. A jakoś różnią ci Polscy od tych z innych krajów? No tak, tam bardziej cycą życie, wiedzą, że jest skończone i jakby jedziemy, nie? No jakby radość życia w formie niemarudzenia, to ja się nigdzie nie spotkałem tak jak u nas. No to jest nasza cecha narodowa. Okej, okay. Ale dzięki temu pchamy się do przodu, bo marudzimy. Zauważam taką tendencję, że najbardziej narzekają na Polskę, na tym, co się dzieje w Polsce, na tym, co się dzieje u nas w kraju, ci, którzy nigdy tak nie spokowali tak, jak jest inaczej. Dzięki. Oczywiście, no oczywiście, że tak. No oczywiście, ja też to zauważyłem. No. Siedzą jakby tutaj, jest ten dół piramidy Masłowa zapewniony, no. Ale widzą, bo oglądają w internetach, w filmach. Ale to nie jest to samo. Ale zauważ, że to ma bardzo dobry wpływ tak naprawdę, paradoksalnie, bo chcieliby, żeby tutaj było lepiej. No okej, okay, tylko... Jest to pewne kwestie, żeby było lepiej. Tylko najczęściej pierwszy problem, już chciałem powiedzieć, że pierwszy problem to jest, żeby zabukować samolot, ale już się cofnę jeszcze wcześniej. Jeszcze dla tych ludzi najbardziej pierwszy problem to jest dojechać na to lotnisko, nie? No bo już trzeba w pociąg na przykład wsiąść, już trzeba to ogarnąć. Później zabukować samolot, a później lecisz na ten koniec świata, na jakieś tam zlecenie i tam jak lecisz do pracy, a turystycznie, to są w ogóle dwie różne, wiesz, ścieżki, na które lecisz. I teraz zależy, gdzie lecisz i co lecisz. No ja swego czasu poleciałem na przykład do Chińczyka. No wylądowaliśmy, tam nie ma tych dobrodziejstw amerykańskiego internetu, tylko wiesz, oni mają swoje, no i ogarniaj. I ty nagle jesteś bez niczego.
I wszystkie migracyjne nawyki ci się przypominają w 2 minuty dosłownie. Co zrobi i podstawy, nie? Podstawy. Ja muszę mieć gdzie spać i muszę mieć co jeść. To od tego zaczynasz. Ale ty masz te doświadczenia jeszcze sprzed ery intensywnego internetu. A co mają zrobić ci młodzi ludzie, którzy wszystko mają w telefonie i sobie tego nie wyobrażają, że można było być inaczej? No okej, okay, no ale to niech tak samo jedzie i szybko się przekona, że ten telefon może bardzo często, wiesz, wsadzić sobie w nos, no. Tak, można się obejść bez niego. Nawet musisz, bo on nagle się staje zbytecznym pudełkiem w twojej kieszeni. Nagle się okazuje, że trzeba do jakiegoś lokalsa zagadać, szybko go przecedzić, czy ja mu mogę jakoś zaufać, czy nie, czy być może mnie nakarmi, no to wiesz, no mam kumpla, który też jest inżynierem, na przykład na stopie zjeździł całą Europę i pół świata, nie? I jak ja miałbym kogoś wybierać do współpracy, to ja naprawdę wolałbym tego człowieka niż kogoś tam 20 lat nie wiadomo co przerobił. Dlaczego? Bo wiem, że on mnie nie zostawi w środku projektu. I on będzie ze mną siedział i szukał rozwiązań. A w razie czego wsiądzie w tą taksówkę auto, czy pojedzie do jakiegoś kolegi, którego poznał przy ognisku, bo mu się skojarzy, że tam ma jakiś kontakt, nie? A ten, który właśnie tak się wymiguje, no to co, i 16 i on mi klamką trzaśnie? No super. To ja podziękuję za współpracę, nie? Jeszcze zanim ją zacznę, no. Więc wiesz, jak to mawiasz, doświadczenie ja nabyłem, bo ja chciałem, ja się wychylałem z tej strefy komfortu dość mocno, a nie chciałbym już teraz tego przerabiać, unikam jak mogę, ale w razie czego mam te, nazwijmy to mechanizm przetrwania, mimo iż unikam i nie chcę, to i tak wiele sytuacji się zdarza takich, a tym bardziej jeszcze jak wchodzą jacyś ludzie w grę, którzy ze mną jadą, że no często się odpala ten temat, no bo wiesz, tu papiery, tu podpisy, tu wiza, tu to, tu tamto, tu mało czasu, tu kiedy samolot, jutro, no a kiedy powrót, nie wiem, no wiesz, to jest, no i nagle masz ileś rzeczy takich, że ten statystyczny Kowalski to chyba nie ma pojęcia, że to tak wygląda w ogóle, nie? No. Więc mi jest ciężko też wytłumaczyć niektóre rzeczy, z którymi ja może nie na co dzień, ale często bardzo mam styczność. Bardzo źle, bo ty nie masz czasu, żeby wywalić nogi przed telewizorem, włączyć, wziąć pełno do ręki i siedzieć tak przez 4 godziny. Ja nie mam telewizora. Mało tego, ja robię projekty z show biznesu i ja nie mam telewizora. No właśnie. Ja jak każdy szanujący się dealer nie śpam swoich proszków. Nie mam, nie posiadam. No to życzymy wszystkim odstawienie telewizora i wrzucie się do roboty. A to gdyby w telewizorze była godzina matmy i godzina fizyki dziennie, to wtedy bym się zastanawiał, czy ja pracę będę miał. No tak, no, ale nie, to tutaj ludzie omijali szerokim łukiem telewizor. No tak. Ale każdy wybiera, nie? Każdy wybiera. Na YouTubie, na wszystkich platformach masz różne treści do oglądania, nie? Są na przykład, jest taki, się chyba Efficient Engineering nazywa. No niesamowicie gość zrobił. Po prostu w 10 minut, 10-minutowe odcinki, wiesz, z nową animacją i na przykład tam naprężenia i przemieszczenia w belce dwutełowej, albo tam jakieś przepływy, nie? I to wszystko animacją zrobione, ale stricte targetowane, widać, że pod inżynierów. Noż kurde, dokładnie ja bym skończył studia w terminie, gdybym miał takie możliwości. No. Dokładnie na tym samym kanale jest ten filmik z GDMT. Genialny. To się można uczyć. No, ale każdy wybiera, co chce włączyć, nie? Wszystkich, którzy są zainteresowani współpracą, bądź chcieliby się czegoś dowiedzieć, nauczyć się albo z istniejących kursów online, albo bezpośrednio od Ciebie, zapraszamy do linków w opisie. Mam nadzieję, że wszystkim się podobała, bądź nie podobała Twoja opinia, że wylądują jakieś komentarze. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. I zapraszam na kolejne. Dziękuję również. Do zobaczenia. Na kolejne rozmowy kontrolowane na The Expert.